Witam wszystkich. Dziś nagrałem dla Was filmik, aby pokazać Wam, jak wymienić hamulce w przyczepie, w tym wypadku na podzespołach Knota. Zapraszam. Jeszcze zanim zaczniemy, pokażę Wam, w jakim stanie były okładziny po poprzednim właścicielu. Dosłownie jakaś masakra. Metal tar o metal. Nie wiem, jakim cudem to w ogóle hamowało. Zaczynam. W pierwszej kolejności musimy sobie ściągnąć tutaj zatyczkę. Stara idzie do śmieci. Także nie ma z tym problemu. Następnym kroku będziemy musieli rozkręcić tutaj śrubę kluczem 32 i z jakąś przedłużką. Puściło. Odkręcamy nakrętkę. Zakrętki też będziemy montować nowe, ponieważ są jednorazowe i są jakoś tak skonstruowane, że ona się tak jakby automatycznie tutaj blokuje. Dlatego muszą być one nowe, bo jeżeli nie, to się będzie rozkręcało. Można ją tylko użyć jednorazowo, tak jak zaleca producent. Więc i my wymienimy nowe. Dobra, jak mamy już nakrętkę odkręconą, teraz możemy śmiało ściągać cały bęben. Bęben mamy ściągnięty. Tak to teraz tutaj wygląda. Musimy to wszystko tutaj porozłączać. Tutaj ściągnąć zabezpieczenie. I będziemy zakładać nowe okładziny. Demontujemy stare okładziny. Wszystkie sprężynki będą nowe. Zostawiamy sobie tylko tutaj mechanizm. Wszystkie miejsca sobie musimy wyczyścić. Tam, gdzie będą leżały nowe okładziny. Teraz przystępujemy do montażu nowych okładzin.
mamy dwie różne sprężynki, jedna jest krótsza, druga jest dłuższa. I teraz one i tak inaczej nie wejdą, więc każda ma i tak swoje miejsce. Ta dłuższa będzie tutaj z lewej strony, a ta krótsza będzie tutaj z prawej strony. Także montujemy. Wkładamy sobie najpierw tutaj sprężynkę, następnie tu i tak oto zostawiamy. W następnej kolejności wkładamy sobie sprężynkę tutaj, tutaj na dół. O, i mamy wszystko. Teraz musimy tylko tą górną okładzinę wprowadzić na swój punkt, na swoje miejsce. I mamy okładziny wymienione. Tutaj śrubę musimy odkręcić, jest to samoregulacja, bo odkręcona, potem nią regulujemy zużycie okładzin. I teraz zostało teraz tylko założenie nowego bębna. Następnie musimy to wszystko dokręcić. Do oporu. Na koniec został nam do zamontowania nowy dekielek.